Cześć, ja nazywam się Marcin Podlacki. Szeroko pojętym światem inwestowania, światem giełdy interesuję się już od kilkunastu dobrych lat. Sam aktywnie inwestuję w zasadzie bez przerw od mniej więcej 10-11 lat w przeważającej większości właśnie na giełdzie papierów wartościowych na polskim rynku. Na co dzień prowadzę programy w telewizji Comparik 24 TV, otwarcie GPW, zamknięcie GPW, programy, które rozwijają się bardzo dynamicznie i coraz więcej osób jest z nami właśnie na co dzień na żywo. Dodatkowo piszę artykuły na portalu Comparik, od czasu do czasu biorę aktywny udział w różnych, przeróżnych konferencjach i tych online, i tych na żywo. Udzielam się także w telewizji publicznej Biznes 24 z komentarzami dotyczącymi właśnie sytuacji na giełdzie. Przed Tobą na ekranie nasz kanał na YouTube, kanał GPW z Marcinem Podlackim. Sama nazwa profilu to po prostu Marcin Podlacki. Na tym kanale będą publikowane treści, zarówno te nagrywane wcześniej, jak i materiały na żywo, relacje na żywo, które właśnie wspólnie będziemy tutaj prowadzić. Może nie tyle wspólnie prowadzić, co wspólnie uczestniczyć i zawsze te materiały tutaj będą się wyświetlać. Jeżeli już wejdziesz na ten kanał i treści będą ci się podobać, będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami, zachęcam do kliknięcia subskrybuj. To bardzo ważne dla mnie, ten właśnie rozwój kanału, a pod każdym materiałem można zostawić łapkę w górę, ewentualnie komentarz, bo to także zwiększy nasze zasięgi. Prowadzę także grupę facebookową Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim. Tak można tę grupę wyszukać. Mamy tutaj już blisko 1000 osób i na tej grupie codziennie dyskutujemy o tym, co na giełdzie się dzieje. Codziennie rano pojawia się tutaj post z danym dniem właśnie, z daną datą, gdzie wspólnie omawiamy sytuacje, które mają miejsce właśnie podczas danej sesji. Analizę na żywo prowadzimy także pod kątem pojawiających się komunikatów ze spółek, ewentualnie pod kątem pojawiających się mocniejszych ruchów na danych walorach. Jeżeli chodzi jeszcze o każdy pojedynczy materiał na naszym kanale, tutaj w opisie po pierwsze znajduje się disclaimer, wyjaśnienie mówiące o tym, że prezentowane na kanale treści mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują opinie własne autorów. Ja nie doradzam, ja tylko dzielę się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i staram się to robić rzetelnie, najlepiej jak tylko potrafię. Tutaj także link do facebookowej grupy, obok napisu Facebook, także mój adres mailowy, jeżeli masz jakiekolwiek zapytania, chciałbyś ewentualnie ze mną współpracować, zachęcam Ciebie do kontaktu właśnie przede wszystkim drogą mailową. Jeżeli chodzi o samo okienko, które jest w tej chwili widoczne, ja jestem w lewym dolnym rogu na środku przechwytywania mojego ekranu, tutaj wszystkie ważne informacje będą się pojawiać. Dodatkowo, jeżeli chodzi o takie elementy, które będą widoczne przede wszystkim podczas transmisji na żywo, to notatki właśnie ze spotkania. Te notatki tutaj nade mną się pojawiają i tutaj na bieżąco będę starał się to miejsce uzupełniać właśnie informacjami, które, do których wspólnie dojdziemy, ewentualnie ważnymi wnioskami z naszych przemyśleń podczas każdego spotkania, tak żeby ktoś, kto ewentualnie tylko dołączy na chwilę, mógł sobie przewinąć materiał do końca i widzieć te notatki bez konieczności odsłuchiwania, przesłuchiwania całości. Kolejna kwestia. Jeżeli chciałbyś zostać jednym ze sponsorów tego kanału, tutaj u góry pokazałem 5 roboczych okienek, w których może znaleźć się bez problemu logo Twojej firmy, ewentualnie jakiś produkt z nazwą. To już jest w zasadzie kwestia do dogadania. W każdym bądź razie pozostawiam również taką możliwość, taką opcję. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś wesprzeć kanał, rozwój tego kanału, to tutaj w opisie jest także link do właśnie wsparcia kanału i na każdym streamie będzie pojawiał się taki oto tutaj licznik, akurat tutaj roboczo nazwałem to akcję CD Projekt. Każdy donate będzie wyświetlał się na ekranie. W każdym donate będzie można oczywiście wpisać też swoją własną treść. Być może to będzie spółka jakaś do analizy, być może jakieś życzenia dla widzów, być może jeszcze jakakolwiek inna treść. W każdym razie taka możliwość też tutaj jest. Będzie pojawiał się także ranking donate'ów, no i taki donate właśnie alert, który będzie mówił o tym, że jakaś kwota od Ciebie tutaj w ramach wsparcia wpłynęła. To oczywiście jest rzecz dodatkowa i w zasadzie na tym się tutaj skupiać nie będziemy. Grunt, żeby treści, które będę dla Ciebie publikował i pokazywał, były rzetelne. Będzie mi bardzo miło, tak jak wspomniałem, jeszcze raz, jeżeli zostawisz subskrypcję, jeżeli pod materiałami będziesz zostawiał łapkę w górę, ewentualnie komentarz. Na ten moment mamy 294 osoby w gronie subskrybentów i będzie mi bardzo miło, jeżeli dobijemy do liczby 500 do końca wakacji. Taki cel sobie tutaj wspólnie możemy postawić. Do usłyszenia w kolejnych programach.